siemano, siemano. Wyciągamy orbitrolek do sprawdzenia zawożę, bo coś jest nie tak, jak powinno być, bo ogólnie się jedzie i kierownicą jadąc prosto, czasem kierownica zrobi obrót dookoła, więc jedziemy to zawieźć, jeszcze nie ma roboty, więc po prostu warto to sprawdzić. No ogólnie też nowy nie jest aż taki drogi, więc... Ale myślę, że da się to naprawić, jak coś. No ale ogólnie i tak na tym wspomaganiu to jest taka wygoda, że to jest niesamowite. Po prostu nie spodziewałem się. Znaczy nie spodziewałem, wiem jak działa wspomaganie, ale nie sądziłem, że aż tak lekko będzie tutaj chodziło, jak w pandzie, kurde, na city parking, kurde, chodzi mega luźno. Tak myślę, że tą kolumnę tu odkręcę, to będę miał do tych węży łatwiejszy dostęp. Później sobie tylko oznaczę, żebym wiedział, gdzie je wkręcić z powrotem, tak mi ktoś tam doradził. Coś czuję, że będzie i tak zespolona. Czy nie? Nie. Kurde. Pa, cały wyszedł normalnie. Ale czad. No i gitara, panie. Jakoś sobie to muszę podeprzeć. Albo i wyjąć. Kurde, ja tu planowałem nie wiadomo ile czasu to robić, a to już wyjęte prawie. Nie wiem, czy tu sobie nie odkręcę tych śrub. Wtedy to wyjął całkowicie. Będzie najłatwiej. Dobra. Chwila. Jeszcze jedną rzecz w sumie muszę wziąć, przedłużyć kawałek przewód od, znaczy przewód, złącze pneumatyczne. Co ja? Bo koliduje ze światłami, jak jest w tej dobrym położeniu. A jak było teraz przesunięte na bok i skręcałem, to się odpinał mi wąż. Więc tak nie może być. Muszę to. Kupiłem już taką przedłużkę. Grosze kosztowała. Będzie święty spokój. O. Ostatnio mi się udało zakleszczyć biegi. Super sprawa, naprawdę. Całą podłogę było trzeba zdjąć, ale już to zrobiłem tak, jak powinno być od razu z fabryki zrobione. Powycinałem blachę i poskładałem tak, że jak się zakleszczy, nawet na polu, to ja sobie bez problemu z tym w 10-15 minut poradzę. Bo nie wyobrażam sobie na przykład na wstecznym z pola wracać, więc nie wiem, czy dobrze to robię, że to odkręcam, ale... Pewnie regulacja wysokości kierownicy będzie, można sobie wyregulować. Ale ile miejsca w ogóle bez kierownicy się zrobił. No i co? Po żniwach robicie, sprzedajecie, czy zostawiacie?
sumie jest naprawdę milusio z cenami. O, ur, padło mi tam. Wychodź. Ty uparta. O tu. O to mamy. O. Elegancko. Chyba nie trzeba bardziej. Wystarczy. Muszę tylko sobie poznaczyć te kable. Przewody. Dobra, idę po klucz, co to jest? 20-19. No dobra, to mamy wyjęte. Wytrzeć, trochę wyczyścić i zawieźć do sprawdzenia. 30 km, więc 40, chyba 40 nawet. Zobaczymy, co w tym piszcze. Dobra, no widzimy się później, jak już to będę składał. Na razie cześć, chociaż nie, na razie cześć. I to wymyśliłem sobie, że trytytkami sobie białymi oznaczę z jednej strony, z drugiej czarnymi. Jedna trytytka to od góry pierwszy, o, dwie trytytki od dołu. Ogólnie pomysł narodził się od Łukasza Kłosowski. Genialny człowiek po prostu. Taki ma, kurde, umysł stworzony do naprawy. Naprawy wszelkich rzeczy, że to głowa mała. Ten człowiek potrafi wszystko zrobić. Jeśli... Oż ty, kurde. Jeśli on nie naprawi, to już nikt nie naprawi. Taka jest zasada. Ktoś mu fajny kubek właśnie kiedyś przysłał. Ale się trzyma. Czytałby mi się ktoś. Trzymał. Może ten górny najpierw. Ja pierdekam. Ale się trzyma. O mamino. Przyniosłem sobie taki fajny magnesik. Mi tu wpadły dwie śruby. Cyk. O, o. I cyk. O, dobra. Mamy, ale tego jeszcze nie ma. To jakoś zaprzeć, ale nie ma jak. Siła razy ramię. Ach ty. Kurde. Pomysł. O. Może teraz. O, muszę sobie w ogóle tu usiądę. O, i raz. Pamiętajcie, zasada jest jedna. Pracuj mądrze, a nie ciężko. O! Przed chwilą mi się to kręciło. Dobra, ten idzie. O, muszę sobie... A, to mam zaznaczone.
No niemożliwe. Się klucz to omsknął. O! Może 21 to jest. Dobra, idę po 21. Siema, siema. Pokażę wam, co dziś kupiłem. Mamy nowy Orbitrol. 340 zł. Zaraz go założę. Już sobie tutaj przełożyłem tutaj te mocowania do węży, ale powiem wam, że no masakra, dwumetrową rurką to odkręcałem, tak były przykręcone. No fajnie, gotowe już uszczelki gumowe, więc nie było trzeba nic zakładać nowego. Agricola Lubień, mają wszystko od ręki. Mam też takie przejściówki, zaraz wam pokażę gdzie je sobie wymyśliłem. Pierwsza będzie tu. O. Czy mi się uda to wkręcić? Nie, no powinno wejść. Dobra, no tu będzie. Będziemy mieli przedłużenie po prostu przewodu, tak? Do hamulców, bo było niewygodnie. Przełożymy też od razu od świateł, bo tak wtyczka luźno latała, a drugą część kupiłem do tego cuda. Dzisiaj też zamówiłem węże do tuza i chciałbym to trochę wyciągnąć, żeby to gdzieś mi tak wystawało. Będzie po prostu łatwiej, ale jeszcze zobaczę, czy to zastosuję. Zastanowię się. A tutaj sobie zrobiłem, bo też miałem drugą szybką złączkę do hydrauliki, ale na razie jak nie ma żadnej maszyny na dwa węże, założyłem sobie stare wejście od kipowania, od wywrotu, bo no tak sobie pomyślałem, że jak się tam od kogoś przyczepę pożyczy, to w żniwa zawsze łatwiej to sobie podnieść, a tak to będzie wygodniej zwalać i tak to będzie założone, a szybko złączkę zawsze tam się założy na szybko. Ale dzisiaj jest temat Orbitrol. Przyszły też zamówione części. Mamy plandekę, tą pierwszą przyczepę. Jest grubsza. Ile za nią dałem? 100. 85 zł i 10 zł. 10 zł, gdzie one są? Te mocowania, haczyki. Gdzieś się tu schowały. Co? 10 sztuk. Na szczyty tylko. No dobra. To mamy. I tu. A tutaj to mam takie. Wkręciłem się ostatnio w spawanie różnych rzeczy. Zrobiłem sobie. No już ogrodzenie praktycznie skończyłem. Furtka została już pomalowana. Barierka i tam mam wózek do spawarki. Sobie zrobiłem, żeby jej nie ciągać. No i tutaj mam. Kupiłem trochę tarcz i do szlifowania i do cięcia i kupiłem jeszcze, o, chodź tu, kurde, ale go zamknęli, ja cię kręcę, nie mam tu noża żadnego, radzimy sobie jakoś. Chyba. Nic nie obiecuję. Przez rękawiczki. I drut sobie kupię na zapas do spawarki. Dobra, to na bok. Działamy z Orbitrolkiem. Chciałem to dzisiaj uruchomić. W sumie już mamy tam po 19, ale może się uda. No i co? Jak to było? Nie, żartuję.
To musi iść tak. No i myślę, że jutro uruchomię tuza. Bardzo bym chciał to zrobić. Mi się uda załapać pierwszym zamachem, chyba tak. Ale chyba. No. No, chyba sobie odczepię ten jeden wąż. Nagrywamy się. W ogóle grywamy, dobra. Tego chyba małego dziada odkręcę. No wymieniamy to, bo jest taki no efekt pływania. Jak się jedzie prosto. Ogólnie zastanawiałem się nad wysłaniem do regeneracji tego Orbitrola. Jakoś mi się tam z czasem... Co, nie chcę załapać? Jakoś mi się tam bardzo nie spieszy, ale... By było zrobione, to by było. No patrz. To jest taki moment, kiedy mnie to wkurza, że się nie chce załapać. O, żaden nie załapał. Dobra, zaczniemy może inaczej. Zaczniemy od dołu. Szkoda, że ich nie mogę wyciągnąć. Może to były lewe gwinty, już nie pamiętam. Nie, to załapał. Mamy jeden. Pojedyncza trytytka to było. Wąż od góry, podwójna od dołu, zawsze tam łatwiej. No dobra, chyba to złapałem. O. Może pod złym kątem po prostu to przekręcam. Dolny. Nie. Noż ty, mał piszonie. Całe. Czekaj, poczekaj, dociśnij ją tak, na wprost. Wiesz co? Dobra, ja już sobie tu poradzę. Muszę najpierw ją dokręcić tutaj, bo... Dobra, możesz puścić. Mam 17. No przecież chyba popada. Do sierpnia. Co? Do sierpnia chyba popada. Ja myślę, że jakby kombajn ktoś postawił w polu, to od razu by zaczęło padać. W każdym bądź razie te deszcze prężycia to są wolne. Ale dzisiaj na południu to leje. No leje, no. Chociaż ktoś dostał. No ale mówią, że najgorzej w zachodniej Pomorzu. Tak, a u nas jest super, jak od 5 tygodni nie pada. Ale tam jest jeszcze susza. Tak, susza jest. Co? Nie, ja tu wolę sam. Dobra, udało mi się poskładać. Wszystko jest poprzykręcane. Na razie osą nie zakładam. Zrobię sobie próbę, zobaczę, czy to trybi w ogóle. Dobra, palimy Pershinga. Siomucharko. Co on tak? Kurde, odpalił jak? Sprzęgło, proszę pana.
zahaczył.